Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym filmie z cyklu Mizia TNR, czyli testuję, recenzuję darmochę. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Zanim przejdę do omówienia i pokazania Wam tych dobroci, które tym razem do mnie przyszły z Chin, no to chciałabym kilka rzeczy wcześniej Wam powiedzieć, poruszyć, takie trochę ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, zbliżamy się do 15 tysięcy, dobijamy, słuchajcie, do 15 i naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa, już nie mogę się doczekać, aż do kogoś powędruje ta oto torba wypełniona takimi różnymi niespodziankami. Nie powiem Wam dokładnie, co tutaj jest, bo to, tak jak mówię, niespodzianka. Natomiast będzie rozdanie. Z okazji 15 tysięcy szykuję dla Was rozdanie i ta paka kosmetyków, nie tylko kosmetyków, bo są tutaj też i ubrania, ale nie będę zdradzać szczegółów, tak jak mówię, po 15 tysiącach robię giveawaya, dużego giveawaya. Tak więc mam nadzieję, że szybko dobijemy do tych 15 tysięcy, do czego właśnie też zachęcam osoby, które są tutaj po raz pierwszy, słuchajcie, subujcie, żeby być ze mną na bieżąco, no i żebyśmy szybko nas przybywało. Dobra, druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że mam w planach, żeby w tej serii filmików Mizia TNR, żeby było więcej rozdań. To znaczy, to jest takie moje założenie. Chciałabym, jak już ktoś coś mi oferuje, że mi przyśle do testów, to żeby też trochę wyłudzić od tych, wiecie, czy sprzedawców, czy producentów, żeby też dawali mi jakieś ekstra rzeczy dla Was. To jest moje założenie. Będę robić wszystko w mojej mocy, żeby tak było i żeby tych rozdań właśnie w tej serii pojawiało się więcej. Nie obiecuję, ale tak jak mówię, będę robić wszystko, co w mojej mocy. I trzecia rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to jest oczywiście to, na co dużo z Was czeka, jeśli chodzi o rozdanie z poprzedniego mojego filmu Mizia TNR. Było rozdanie, do wygrania była maska i szminka z kwiatkiem. To rozdanie będzie na końcu tego filmu, nie ma tak łatwo, musicie ze mną zostać. Nie, żartuję, osoby, które są zainteresowane tylko i wyłącznie tym rozdaniem, czekacie na finał, to tutaj wyświetli Wam się minuta, gdzie zaczyna się rozdanie, tak więc możecie od razu przeskoczyć, a ja już nie gadam, przechodzę do omówienia tych rzeczy, które tym razem dla Was przygotowałam. Szczerze mówiąc, nie wiem, od czego mam zacząć, bo nie mam żadnych kosmetyków, żadnych produktów beauty dla Was. Mam ubrania, mam dodatki, mam biżuterię, zaraz Wam wszystko pokażę. Tutaj oczywiście będziecie mogły zobaczyć, jak odpakowywuję cały open box, bo też dla Was nagrałam, jak otwieram paczki, tak więc wszystko będziecie mogły tutaj zobaczyć. Przejdźmy i zacznijmy może w takim razie od kolczyków, które dostałam. To są kolczyki robione ręcznie, handmade, które jak widzicie są, to jest jakby taki jakiś plastik, nie wiem co to jest, jest to przeźroczyste takie tworzywo, natomiast na plastik też to nie wygląda, nie wiem, natomiast to tutaj jest podobno srebrne, dodatki są srebrne, zresztą z tyłu tutaj jest próba srebra, wypisane, że jest to srebro 925. Powiem Wam, że te kolczyki są naprawdę bardzo, bardzo fajne, eleganckie, nie wyglądają tandetnie, co mi się bardzo podoba. Zresztą ja nie lubię złotych dodatków, ja wolę kolczyki zdecydowanie srebrne, tak więc te jak najbardziej mi odpowiadają. Przyszły do mnie w takim oto pięknym opakowaniu, zobaczcie. No naprawdę muszę przyznać, że opakowanie też jest super, widać, że też jest ręcznie robione. I tak jak mówię, kolczyki są świetne jakościowo. Na stronie producenta sprzedawcy kosztują około 10 funtów, 50 zł. Myślę, że jak za srebrne kolczyki, dość oryginalne, to jest całkiem dobra cena. To tutaj jeszcze wyczytałam, że to nie jest plastik, tylko to jest jakiś taki kryształ. Nie wiem, bo ja się na tym nie znam. Dla mnie jest to jakieś takie tworzywo. Faktycznie, no, nie jest to jak plastik, jest to faktycznie jak takie tworzywo, ale co to jest, nie mam pojęcia. Naprawdę jest to jeden z fajniejszych prezentów, rzeczy, które dostałam, że będę w nich chodzić, bo są oryginalne, bardzo mi się podobają, nie są ciężkie, są leciutkie, wygodne, łatwe do ubrania, do ściągnięcia, bo one mają tylko taki haczyk, sama forma aplikacji bardzo fajna, bardzo łatwa, super produkt. Kolejna rzecz, którą mam, to jest
pasek, damski oczywiście. Słuchajcie, skórzany, to jest skórzany pasek, bardzo porządny, ta skóra jest naprawdę gruba. Przyszedł do mnie w takim słodkim tutaj opakowaniu, w takiej torebeczce, bardzo ładnie zapakowany. Metki oczywiście ma, widać, że to jest produkt bardzo porządny i absolutnie nie powiedziałabym, że on pochodzi z Chin. Jest naprawdę porządnie wykonany, nie ma tutaj mowy o żadnym chińskim badziewiu. Ja oczywiście wybrałam sobie biały, natomiast są na stronie i granat, i czarny, i jakiś taki bardziej brązowy, i czerwony, naprawdę jeszcze go wybierać. Słuchajcie, ten pasek kosztuje 5,97 funtów, czyli 6 funtów powiedzmy, około 30 zł, masakra. To jest naprawdę za skórzany pasek, myślę, że to jest nic, to jest naprawdę dobra cena. Ten pasek jest za duży trochę na mnie, bo on jest na 103 cm, więc zauważyłam, próbowałam go ubrać, no na pas jest na pewno za duży, natomiast na biodra, no to okej, jeśli mowa o biodrach, to w porządku. Natomiast pas na pewno trafi do mojej mamy, ona już się cieszy, on pachnie skórą. On naprawdę pachnie, w sensie śmierdzi skórą. Faktycznie jest skórzany, aż jestem zła, że jest za duży na mnie, bo bardzo chętnie sama bym go nosiła, bo jest naprawdę, naprawdę dobry jakościowo. Tutaj jeszcze ta skóra jest lakierowana, słuchajcie, to nie jest zwykła skóra, to jest skóra lakierowana. Tutaj jest lakier, natomiast tutaj, no wiadomo, jest normalna skóra. Fajny produkt, naprawdę fajny i też jestem z niego bardzo zadowolona. Idziemy dalej. Teraz jedna z dziwniejszych rzeczy, która do mnie przyszła, a mianowicie porcelanowy kwiat. I teraz wszyscy się zastanawiają, co to jest? Otóż, moje kochane, to jest dekoracja, to jest kwiat, który można zawiesić na ścianie, tutaj ma zawleczkę i też dostałam do niego takie, wiecie, specjalne jakby pineski, nie wiem jak to nazwać, ale to generalnie wbija się w ścianę i na to można zawiesić ten kwiat. Na stronie sprzedawcy, mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć, tak wygląda cała ściana jakby ułożona w tych kwiatach. Kwiaty są różnych wielkości, ten, który ja mam, jest największy, natomiast jest jeszcze średni i najmniejszy. I teraz ja powiem Wam szczerze, że myślałam, że ja dostanę cały komplet tych kwiatów, z tego względu, że jeden kwiat kosztuje 20 funtów. Ja myślałam, że to jest cena za cały komplet, a tutaj okazało się, że przysłali mi jeden kwiatek, czyli podejrzewam, że właśnie cena to jest 20 funtów, 100 zł za jeden kwiatek. Co? What the fuck? 100 zł za jeden kwiatek, bez przesady, no trochę, moim zdaniem to jest przesada, natomiast najmniejszy kosztuje 12 funtów, czyli 60 zł, to i tak jest bardzo dużo, natomiast muszę przyznać, że kwiat jest bardzo ciężki, solidny, porządny, to jest faktycznie ceramiczny kwiat. Nie wiem, czy to słychać, ale to jest faktycznie ceramika. Wykonany jest naprawdę porządnie. Podobno robiony ręcznie, handmade. Tak więc, no okej, w porządku. Fajnie, że są różne kolory, bo możecie wybierać między różowym, niebieskim, białym, pomarańczowym. No i oczywiście różne wielkości, tak więc możecie stworzyć taki wzór, jaki Wam się podoba i taką w takiej kolorystyce, jaka Wam się podoba. Natomiast 20 funtów, 100 zł za jeden kwiatek. Nie wiem, chyba gdyby on był złoty, to może, ale albo srebrny, ale no bez przesady. Kwiat jest naprawdę, wygląda ślicznie i no jest faktycznie klasa, bardzo dobry jakościowo, ale nie mogę w to uwierzyć, że on kosztuje tyle. Naprawdę. Kolejna rzecz, która do mnie przyszła, to są portfele. Dostałam dwa portfele. Jeden wygląda tak. Taki czerwony, powiedzmy skóra lakierowana i faktycznie on jest, słuchajcie, skórzany. Ja miałam wątpliwości, jak go zobaczyłam. Myślałam, że to nie jest skóra. Myślałam, że to jest po prostu taki skórkopodobny materiał. Natomiast dostałam do niego, zaraz Wam pokażę, potwierdzenie, że on faktycznie jest skórzany. Tutaj jest po prostu próbeczka, czyli po prostu no, kawałek skóry. I faktycznie to jest ta sama skóra, która jest tutaj w środku. Tak więc to jest faktycznie skóra, więc cały portfel jest skórzany. O, przegródek mam masę, dosłownie to jest jedna wielka przegródka. Wszędzie są przegródki, tutaj, tutaj, tutaj są przegródki, tutaj ma się przegródki, tutaj,
Tu na karty, tu na karty, tu jeszcze, oh my god, no po prostu można tutaj pół domu schować. Tutaj jeszcze też i jeszcze tutaj na drobne. Wygląda tak i jeszcze tu jest przegródka, tak więc słuchajcie, no tych przegródek tutaj jest od groma i trochę. Dwa zapięcia, jakby wasz portfel pękał w szwach i nie mieścił się, to zamiast na to tutaj dalsze zapięcie zapinacie na to bliższe i automatycznie portfel może być bardziej wypchany. Śmieję się, ale słuchajcie, portfel jest całkiem sympatyczny, nie powiem, żeby to było jakieś nie wiadomo jakie wow, szał, pał. Natomiast portfel też nie jest drogi, bo kosztuje 13 funtów, 13,50, czyli około ile? 65 zł, niecałe 70 zł. Tak więc jak za portfel skórzany, to myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo niska cena. Na stronie możecie wybrać też inne kolory, możecie wybrać czarny, jakiś pomarańcz, niebieski, srebrny, takie bardzo odjechane kolory. Ja wybrałam sobie czerwony. Nie dostałam do niego żadnego opakowania, nic. On przyszedł tak, bez żadnego pudełka. Tak więc to mnie trochę dziwi. Natomiast jest ok, był dobrze zapakowany. I tak jak mówię, portfel sam w sobie jest naprawdę ok. Kolejny portfel, który dostałam, to jest taki oto srebrny portfel. I ten jest zdecydowanie moim faworytem. Z tego względu, że ma mega mięciutką skórę. To jest taka mięciutka skórka. No, oczywiście on pachnie skórą, jest na 100% skórzany, zresztą dostałam też do niego, wiecie, wszystkie metki, potwierdzenia. On, mam wrażenie, jest bardziej taki luksusowy, po prostu sam fakt, że dostałam do niego jakieś takie, wiecie, akcesoria dziwne, dostałam nawet jakieś takie do telefonu, wiecie, do trzymania telefonu, obroże, nie wiem jak to się nazywa, to chyba obroża, coś takiego ręcznie robione, coś takiego dostałam do niego, dostałam kupon jakiś rabatowy na zakupy, gdybym chciała zrobić, no i oczywiście tutaj mam wszędzie potwierdzenie, całą instrukcję, jak powinnam dbać o ten produkt, no i oczywiście też wszystkie jakby certyfikaty, że to jest faktycznie skóra. Mało tego, dostałam jeszcze taką jakby list, dostałam list. Ta firma nazywa się Bizon Denim i dostałam od nich, tutaj z jednej strony są porady, jak dbać o skórę, o skórzany portfel, czyli co powinnam robić, czego nie powinnam robić, natomiast z drugiej strony dostałam jakby list od portfela, czyli jak mam się nim opiekować, w sensie, że dziękuję mój nowy właścicielu za to, że przygarnąłeś mnie pod swój dach. Takie słodkie, prawda? Jestem bardzo szczęśliwy, że teraz ty będziesz moim właścicielem. Mam nadzieję, że będziesz ze mnie zadowolony. Jeśli tak, to zostaw feedback moim rodzicom, którzy mnie stworzyli. Słuchajcie, no po prostu przefajna rzecz, prześmieszna. Strasznie mi się to spodobało. No i oczywiście portfel sam w sobie też jest bardzo porządny. Tak jak mówię, skóra. Tutaj też ma sporo przegródek. Macie tutaj przegródki, macie tutaj przegródki. Tutaj, tutaj, no i oczywiście tutaj. Niestety nie ma tutaj żadnej przegródki zamykanej na zamek. No to jest niestety, powiedzmy, minus dla osób, które noszą drobniaki, dużo drobniaków w portfelu. No tutaj niestety nie ma, ale mimo wszystko, słuchajcie, jest to świetna jakość. Naprawdę jest mega dobry jakościowo. Jeśli chodzi o cenę, portfel kosztuje na stronie około 14 funtów, 13,78, czyli to jest ta sama prawie cena jak tamtego. Dosłownie groszami się różnią i macie do wyboru kolor albo taki różowy, delikatny, taki baby róż, albo jeszcze czarny. No tak jak mówię, jeśli o mnie chodzi, to to jest zdecydowanie mój faworyt, mięciutki, super, mega, mega fajny w dotyku portfel. Możemy iść dalej. No i zanim przejdziemy do ciuchów, mam jeszcze jeden gadżet, powiedzmy, zabawkę dla dzieci. Ja jestem dzieckiem, całe życie będę dzieckiem. To jest lampa, oczywiście. Ostatnio wam pokazywałam lampę z kotem, tym razem pokazuję wam lampę, która imituje niebo, nocą, gwiazdy, coś w tym stylu. Słuchajcie, są różne kolory, ja wybrałam sobie różową, jest jeszcze niebieska i fioletowa. I tutaj macie taką, powiedzmy, zwykłą plastikową lampę dla dzieci, no bo umówmy się, nie jest to bynajmniej lampa dla dorosłych, ale jest to lampka nocna, która ma trzy przyciski, trzy guziki. Naciskając guzik 1A, tutaj ustawiacie sobie ostrość światła, czyli czy chcecie bardziej subtelne światło, czy
takie żółte, czy chcecie bardziej białe, mocne światło. Natomiast przycisk numer 2, tutaj regulujecie sobie, ustawiacie sobie kolor, jaki chcecie. Możecie wybrać, no tutaj kolorów jest niezliczona ilość, ja próbowałam chyba wszystkie przejść i chyba mi się nie udało, ale macie wszystkie możliwe kolory, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy, macie jakieś różne kolorowe nawet, połączone kolory z sobą, zielony z pomarańczem, czy z żółtym. No i ostatni przycisk C, to jest, czy chcecie, żeby Wam się kula obracała, czy żeby była normalnie stabilna, w sensie bez obrotów. I co się dzieje? Jeśli ją podłączycie, możecie ją podłączyć albo przez kabel, ona ma tutaj kabelek na USB standardowo, albo możecie sobie włożyć tutaj baterię. Macie do wyboru, jeśli chcecie, możecie sobie włożyć, tutaj są na 3 grube baterie, 3 grube paluszki i lampa zaczyna imitować Wam gwiazdy, księżyc, niebo nocą, właśnie w różnych kolorach, albo może właśnie być to normalnie, albo może się obracać i macie złudzenie, jakby Wam świat wirował. Powiem Wam, że fajny gadżet dla dzieci, naprawdę, jeśli macie jakieś maluchy, myślę, że jest to świetna dla nich propozycja i oczywiście to nie jest lampa, która daje światło, no umówmy się, to jest coś bardziej jakiś taki bajer, dodatek, bardziej do zabawy i dla fanu, dla dekoracji niż dla światła. Lampka kosztuje 7,71, czyli około 8 funtów, 40 zł. Myślę, że to jest świetna cena za taką, że tak powiem, fajną lampkę, którą możecie zmieniać, ustawiać, bawić się. Ma bardzo dobre, pozytywne komentarze, słuchajcie, na stronie sprzedawca. Tak więc masa ludzi już zakupiła ten produkt. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj jest też instrukcja w opakowaniu. Wszystko dokładnie jest zaznaczone, opisane, do czego jaki przycisk służy, jak go podłączać. Możecie nawet włączyć używając właśnie laptopa albo właśnie normalnego gniazdka. No wszystko tutaj generalnie jest wypisane, tak więc naprawdę super. I teraz możemy już przejść do ciuchów. Szybko biegusiem. Spodnie, które dostałam, już ostatnio miałam, pokazywałam Wam spodnie z tej samej firmy, przysłali mi. Wtedy były jeansowe, takie wiecie, z przetarciami. Osoby, które mnie oglądają, to w pierwszym odcinku, zresztą podlinkuję, kto nie widział, możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Tam mówiłam o spodniach z tej samej firmy, czyli to jest firma Alice and Elmer. I spodnie tym razem mam białe, zwykłe białe rurki, z czego bardzo się cieszę, bo powiem Wam szczerze, że chciałam sobie kupić białe spodnie na lato, tak więc teraz już nie muszę. I to jest rozmiar 26, ostatnio też dostałam ten sam rozmiar, idealne spodnie ze streczem, świetne. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że tamte dostałam od Was, właśnie mówiłyście mi, żebym uważała przy praniu, bo mogą puszczać farbę. Nic się z nimi, słuchajcie dziewczyny, nie dzieje, naprawdę nic, byłam w szoku. Specjalnie je wyprałam z innym jeszcze ciuchem, żeby sprawdzić, czy będą farbować, czy nie. Nic nie pofarbowały. Naprawdę jestem mega zadowolona i mega szczęśliwa, bo tamte spodnie są super, nic się z nimi nie dzieje i nie naciągają się, co jest ważne, a już w nich chodziłam sporo. Natomiast tych jeszcze oczywiście nie prałam, będę je prać, ale myślę, że jeśli będą tak samo, takiej samej jakości jak tamte, no to będę mega z nich zadowolona. Myślę, że spodnie wyglądają też fajnie, fajnie się prezentują. Macie tutaj 98% bawełny i 2% spandeksu, no i dlatego one są po prostu z troszeczkę ze streczem, więc fajnie są dopasowane do ciała i nigdzie, wiecie, nie odchodzą. Co tutaj dużo mam mówić, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dobra jakość i jak na spodnie i ciuch chiński, to jest to, muszę przyznać, jeden z fajniejszych ciuchów, które dostałam z Chin i w życiu bym się nie spodziewała, że no, będą takie fajne. Bardzo, bardzo mi się podobają te spodnie, a jeszcze dodam tylko, że to nie jest czysta biel, to jest bardziej kolor kremowy. Zdecydowanie nie jest to typowy biel, jest to bardziej ciepły, brudny, taki właśnie, tak jak mówię, kremowy kolor. Myślę, że świetne spodnie. No i dobra, i teraz dalej, jeszcze dostałam, słuchajcie, strój kąpielowy. Ha! I zobaczcie, jaki mam strój, normalnie z jakąś taką tutaj falbaną, mega wielki, to znaczy ta falbana jest wielka i czarny, klasyczny tutaj strój. Nie wygląda niestety ten strój tak jak na zdjęciach, to znaczy tam na zdjęciach on wygląda bardzo elegancko, bardzo tak porządnie. Ta kokarda, znaczy ta tutaj falbana, ona jest taka sztywna, taka jakby, nie wiem, z takiego materiału porządnego, grubego, natomiast tutaj to jest taka zwykła siateczka, tak więc no zdecydowanie
to nie jest ten sam materiał co na zdjęciach, natomiast ubrałam ten strój i wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Problem jest jedynie w tym, że to jest S-ka, ja noszę zazwyczaj XS-ki, więc strój musi być dopasowany, no ten nie jest, czuję, że jest luz i nie mogłabym w nim pójść pływać, bo myślę, że mógłby mi gdzieś tam, wiecie, odchodzić, odginać się, więc myślę, że jako strój kąpielowy go nie będę używać, ale będę go używać jako body, bo myślę, że świetnie wygląda ubrany do spodni właśnie jako takie, wiecie, fajna bluzka po prostu, taka nietypowa, więc myślę, że tak go będę używać jako body, natomiast no nie będę go używać jako stroju kąpielowego, co nie zmienia faktu, że podoba mi się ten produkt i myślę, że dla osób, które noszą normalną eskę, on będzie w sam raz, będzie dobry. No tak jak mówię, na mnie jest troszeczkę przyduży. Na stronie kosztuje on 9 funtów, czyli 9 z drobnymi, niecałe 50 zł. No i oczywiście są jeszcze biały na przykład do wyboru, albo czerwony. Czerwony jest super, czerwony mi się bardzo podoba. Trochę faktycznie, no jakościowo mógłby być lepszy, bo ta jakość jest powiedzmy średnia, ale i tak podoba mi się. I ostatnia rzecz, którą dla Was mam, to ta oto piękna kremowa sukienka. Mam nadzieję, że to widać. Zresztą zaraz będziecie mogły zobaczyć, jak sukienka wygląda na mnie, bo oczywiście ją ubrałam, żeby Wam pokazać. To jest sukienka, która jest stylizowana na taką bodycon Kim Kardashian. Na stronie producenta, sprzedawcy w zasadzie, jest pokazane zdjęcie Kim Kardashian, która właśnie ma podobną sukienkę na sobie. Mam nadzieję, że to widzicie. I oczywiście dla osób, które mają bardziej pełniejsze kształty, ta sukienka jest idealna. Naprawdę myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Natomiast ja jestem chuda, płaska, no i generalnie takie sukienki tego typu, które są bardzo obcisłe, nie wyglądają na mnie dobrze, to raz. A dwa, ta sukienka jest troszeczkę dla mnie za duża, ponieważ jest to rozmiar S, a ja noszę zazwyczaj, jak wiecie, XS-ki, tak więc ona faktycznie jest luźna w zasadzie wszędzie. Gdybym miała troszeczkę więcej ciała, to myślę, wyglądałaby bardzo, bardzo ładnie i elegancko. Sukienka mega tania, słuchajcie, kosztuje 10 funtów na stronie, więc około 50 zł. Jeśli chodzi o materiał, jest dość taka, powiedziałabym, syntetyczna, sztuczna, trochę taka, jak to nazwać, śliska, wiecie co mam na myśli. Nie mam tutaj napisanego składu, więc nie mam zielonego pojęcia, co to jest za skład. Naprawdę to nie jest taka biel, to jest bardziej taki krem. Tak, zdecydowanie jest to bardziej kremowa sukienka. Kremowy kolor. No i tak jak mówię, fajna sukienka dla osób, które noszą na przykład S-ka, ta S-ka będzie super dla kogoś, kto nosi faktycznie S-kę i myślę, że będzie taka osoba, która ma bardziej kształt klepsydry, kobiece kształty, no to myślę, będzie wyglądać cudnie w takiej sukience. I ostatnie dwie rzeczy, które do mnie przyszły, tym razem nie z AliExpress, ale z Shein Side dokładnie, które sobie wybrałam. Mogłam sobie wybrać i powiem Wam, zastanawiałam się długo, co wybrać, bo było dużo pięknych sukienek, pięknych spodni, bluzek, swetrów, innych rzeczy i tak naprawdę wybrałam rzeczy, które ktoś powie, no głupia, mogła wybrać coś droższego albo jakiegoś tam, nie wiem, fajniejszego, a ja wybrałam po prostu dres, to jest pierwsza rzecz. Ten dres nie był drogi, kosztował coś około niecałe 20 dolarów, ale to jest coś, co wiem, że będę w tym chodzić. Od dawna, że tak powiem, zastanawiałam się nad kupnem, więc zamiast kupować, no to wybrałam sobie to, zamiast, właśnie wiem, że to jest to coś, co będę używać i w czym wychodzę. I teraz tak, mam najpierw dresy, zwykłe, klasyczne dresy, spodenki, to jest wszystko rozmiar XS, spodnie są takie porościnane, w ogóle cały dres jest porościnany, świetna jakość, bardzo, bardzo fajne dresy, bardzo milutkie przede wszystkim, nie jest to nic sztucznego, czasem macie materiał taki chiński, niby jest to dres, ale jest to sztuczne albo cienkie, to jest naprawdę porządny materiał, bardzo miły w dotyku i czuć tą naturalność, że tutaj jest bawełna, że tutaj nie ma żadnej domieszki sztucznej elastyny, jakichś tam innych, no wiecie co mam na myśli, natomiast bluzka, no szkoda, niestety nie było zwykłej, klasycznej, bo wybrałabym zwykłą, ale nie było, więc musiałam wybrać cały komplet i ten komplet, ta bluzka w tym komplecie jest króciutka, jest bardzo krótka, wiecie, po prostu do pępka, oczywiście rękawy są długie,
Rękawy są normalne, klasyczne, tutaj też jest łódeczka i tutaj są porościnana jest. Też jest wszystko super, ok. No szkoda tylko, że nie jest dłuższa, bo ja nie lubię pępka pokazywać. No ale cóż, wybrałam taki i tak jestem bardzo zadowolona. I druga rzecz, którą też dostałam z Shein, to jest, to wybrałam sobie oczywiście, to jest taka narzutka, która to jest płaszcz, to jest w zasadzie płaszcz. I ten płaszcz wygląda tak, on na stronie wyglądał bardziej na różowy, a dostałam taki bardzo brudny róż, bardziej wpadający w brąz już, to już jest taki jakby dla mnie brąz. Trochę na początku myślałam, że on jest taki sraczkowaty, tego może nie widać w kamerze on wygląda na ładny, taki chłodny, zgaszony róż, natomiast w realu on jest taki brąz dość ciepły, więc myślałam, że ale fajnie wygląda i mimo wszystko zmieniłam zdanie, jest okej ten kolor, chociaż mógłby być może faktycznie trochę bardziej różowy. Natomiast materiał jest sympatyczny, nie wiem co to jest, to jest jakby dla mnie taka trochę żorżetka, coś w tym stylu, chociaż na metce, znalazłam metkę, zaraz Wam powiem co jest na metce. Na metce mam napisane, że jest to 100% poliester. Okej, okay. Oczywiście moje są w rozmiarze XS, to jest XS, tak samo ten tutaj dres też jest w rozmiarze XS. Myślę, że jest to fajna rzecz na lato, na jakieś chłodniejsze wieczory, czy nawet jeśli idziecie gdzieś na wesele, na jakąś imprezę, szukacie czegoś bardziej eleganckiego, ale ciągle jeszcze nie ciężkiego, to myślę jest świetny wybór, ponieważ to jest taki, tak jak mówię, taki płaszczyk, ale bardzo cieniutki, świetny właśnie do eleganckich stylizacji, ale też myślę na sportowo bardzo fajnie będzie wyglądał. Jest długi, ma pasek, można go nosić na wiele sposobów, bo możecie go nosić po prostu przewiązany paskiem, możecie zawiązać pasek z tyłu, a możecie po prostu puścić pasek luźno, żeby on sobie zwisał i też będzie fajnie wyglądał. Myślę, że naprawdę jest to też fajny ciuch i na pewno zdecydowanie go wynoszę. I to tyle, co dziś dla Was przygotowałam. Teraz czas na finał rozdania giveawaya z poprzedniego mojego filmu. Do wygrania były dwa zestawy. Maska ze szminką, to jest szminka z kwiatuszkiem. Bardzo Wam się podobały, bardzo dużo dostałam zgłoszeń, strasznie Wam dziewczyny dziękuję za wszystkie zgłoszenia, za Waszą aktywność, bardzo chciałabym Was wszystkie nagrodzić, naprawdę chciałabym, wierzcie mi, z czystego serca, ale nie mogę, bo sprzedawca zgodził się wysłać mi tylko po prostu do dwóch osób dwa takie zestawy, tak więc wybrałam dwie osoby. Pierwszą osobą, do której powędruje ten oto zestaw, jest Ania Ciurla. Ania napisała, że jej pory wołają o pomstę do nieba, także maska się przyda do ich oczyszczenia, a pomadka może pomóc moim wiecznie wysuszonym ustom, uwielbiam ich naturalny kolor, także chcę, u mnie na pewno się nie zmarnuje. Ania, no to masz i mam nadzieję, że będziesz zadowolona i że faktycznie Twoje pory poczują działanie tej maseczki, no i tak samo szminka, że też Ci się przyda. Natomiast drugą osobą, do której wędruje drugi zestaw, jest Alboy. Alboy, czyli Alicja, wiem, bo znam Alicję, chociaż nie osobiście, znam ją wirtualnie, wiem, że Alicja jest ze mną już bardzo długo, zawsze bierze udział w różnych rozdaniach moich, nigdy jeszcze nie udało jej się wygrać, tak więc bardzo się cieszę, że tym razem mogę ten jeden zestaw po prostu przekazać jej. I Alicja, niedowiarku, która pisałaś do mnie, że na pewno i tak nie wygrasz, no widzisz, jednak się udało, wygrałaś, bardzo Ci gratuluję. Dziewczyny, które wysyłałyście zgłoszenia, bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, nie przejmujcie się, że tym razem się nie udało, bo tych rozdań, tak jak mówię, planuję więcej. Chcę, żeby było jak najwięcej tych giveawayów, żebym mogła się z Wami też dzielić i żebyście też mogły czerpać jakąś korzyść z tego cyklu. Tak więc nie przejmujcie się tym, że tym razem się nie udało. Pamiętajcie, niebawem rozdanie na 15 tysięcy, tak więc mam nadzieję to już wkrótce. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was mocno. Do zobaczenia. A, i jeszcze dziewczyny, które wygrały, czekam na Wasze adresy, jak najszybciej piszcie mi prywatnie na mojego maila swoje adresy do wysyłki, żebym mogła wysłać jak najszybciej, żeby Chińczyk mógł wysłać. Wiecie, co mam na myśli. Dzięki serdeczne.